Irańska organizacja ruchu drogowego. Przypominają takie czasy jak u nas za komuny, nie? Bo ja... W krzaki, jak zwykle. Rano się zobaczy tak naprawdę, gdzie wylądowaliśmy. Piękna ucieczka od niepełnosprawności podróży i jak robiłem poprzednią. Z naszej ostatniej miejscówki przy niewielkim jeziorze Erczek do granicy mamy zaledwie godzinę jazdy. Granica znajduje się między dobrze wielu osobom znanym jeziorem Van a jeziorem Urmia. Jest ono przy niewielkiej miejscowości Esendere, ale bardziej znane jako przejście graniczne Serow, od nazwy miejscowości po stronie irańskiej. Iran nie należy do najłatwiejszych krajów, ale jest to jeden z naszych ulubionych krajów ze względu na niebywałą gościnność i serdeczność jego mieszkańców. To potwierdzi Wam każdy podróżnik, który Iran odwiedził. Z domu, a właściwie mojego miasta rodzinnego, przejechaliśmy już ponad 6,5 tysiąca kilometrów, a przed nami co najmniej drugie tyle. W Iranie mamy zamiar ominąć Teheran, który, no jak wiemy, ani nie jest bardzo ciekawym miastem, ani też może niekoniecznie najbezpieczniejszym w obecnej sytuacji. Skierujemy się prosto do Tebriz, a potem do Isfahan. Stamtąd pojedziemy do Bandar Abbas, gdzie będziemy próbowali zdobyć wizy do Indii, a następnie skierujemy się do przygranicznego miasta Zahedan. Tam znajduje się jedyna granica pomiędzy Iranem a Pakistanem. No, w końcu spełniamy swoje marzenie. To mogą być kluczyki do domu. Polacy? Ty Polacy, ale jaja. Może do samochodu, idę, nie wiem, może do jakiejś idę, to nie chcę gadać. Nie wiem, jaką macie fantazję, nic was nie ogranicza. Zobacz, jaki porządek tutaj jest. Już widzimy, że jest irańska organizacja ruchu drogowego.
Z trzech pasów wszyscy w jedną. A przed nami są chłopacy z Wilcze Trip. Słuchajcie, umówiliśmy się, że zaraz jak przekroczymy granicę, to postaramy się złapać i spędzić razem wieczór. Więc mam nadzieję, że uda się nam lepiej ich poznać i Wam przedstawić. Czekam tutaj w środku, słuchajcie, bo tutaj na tych granicach rozdzielają pasażera. Pasażer idzie przez budynek, są takie długie korytarze i tam jest odprawa. Tutaj jest bardzo dużo mrówek, zaraz spróbuję to pokazać. W ogóle jest taki ruch na tej granicy, nie spodziewałam się, że jest tak dużo ludzi, tyle samochodów, bardzo dużo busów. I ci ludzie po prostu no, handlują, czym tam się da, w obie strony. Zaraz idą kolejni. Za bardzo nic powiedzieć. To tak mi się zaraz przypominają takie czasy jak u nas za komuny, nie? Bo ja mieszkam w Świnoujściu, więc w mieście przygranicznym i tam się chodziło do Niemiec na zakupy, nie? I tak samo po prostu. No my żeśmy chodzili i robiliśmy zakupy dla siebie, ale były osoby, które się tym po prostu zajmowały i no, zużyły z tego, nie? Te wszystkie bazarki tam przygraniczne, no to jak się tam te rzeczy znajdowały? Te ludzie musieli to przenieść, nie? Wszystko. I tutaj po prostu to wszystko przenoszą. I właśnie oni mają takie zasady tutaj w Turcji. Już jak jest na ta granica Turcja z Gruzją, Gruzja, Armenia, Armenia, Iran albo właśnie Turcja, Iran, to na tych wszystkich granicach pasażer idzie osobno, a samochód, kierowca z samochodem osobno. Tak więc wszyscy pasażerowie ze wszystkich samochodów muszą wysiąść i ja też po prostu musiałam wysiąść. No. I tam ta moja odprawa dużo szybciej idzie niż samochodem, więc teraz tu siedzę i czekam. Muszę Wam powiedzieć, że idzie bardzo sprawnie, bo 3 godziny później, prawda, z czego 2 godziny stałam na dworze, cudnie było, więc jesteśmy już, dotarliśmy do punktu, ja też się cieszę, że Ciebie widzę, jeszcze żeśmy nie przekroczyli granicy, jesteśmy po stronie irańskiej, chcieli dokumenty psów, tak więc niedźwiedź musiał mnie szukać, bo ja byłam w tym terminalu dla pasażerów, bo ja nie mogę jakby być w samochodzie, prawda? Tak jak mówiłam, więc on musiał przelecieć wszystko dookoła, z drugiej strony wejść i mnie tam znaleźć, znalazł mnie i wtedy, bo ja jakby czekałam między jednym a drugim terminalem, ale oni mnie stamtąd przegonili, że tam na dworze nie, więc musiałam wejść do tego terminala. I w tym terminalu on mnie znalazł, musieliśmy się wrócić, pokazać dokumenty psów. No bo wiecie, 3 psy, no to tam. No, ale nic nie wiedział o tych dokumentach, tylko jak popatrzył, że są, no to tak, no, udawał, że się zna.
No i teraz musimy jeszcze tylko podbić karnet. Tutaj na tych granicach, jakby ktoś jechał, to są tak zwani fixes, czyli tacy, tutaj akurat są młodzi chłopacy, ale mężczyźni czy chłopacy, którzy mówią, że ci pomogą, oni cię zaprowadzą do tego biura, to wiecie, o co chodzi, no wejdziesz i zaraz znajdziesz, gdzie trzeba iść z tym karnetem i oni wezmą od ciebie te dokumenty i położą na biurko temu panu, który tam to uzupełnia i podbija, nie? No i za to chcą pieniądze i nawet niektórzy po 20 dolarów chcą brać, nie? Tak więc no, zupełnie to jest niepotrzebne, nie trzeba tego, nie ma problemu, samemu można po prostu ten... Bela! Spokój się, usiądź proszę. Samemu można sobie to wszystko ogarnąć. No. Trzeba im podziękować. No, co nie jest łatwe, bo oni są bardzo nachalni. No, ale no, takie są tutaj jakby zwyczaje. No, co kraj, to obyczaj. Tak więc spoko. No. Ogarniemy ten karnet i tego samochodu. Nie sprawdzali niczego w środku, więc... no. Ciemno już jest, jak widać. Uwielbiamy szukać miejsc do spania po ciemku, ale co tam, no. Będziemy z rodakami, tak więc będzie wesoło. Oby tylko właśnie te ostatnie pieczątki i hej. Ustawiamy się tutaj, żeśmy znaleźli jakieś takie, no trudno powiedzieć, po prostu zjechaliśmy z drogi, no, w krzaki, jak zwykle. Rano się zobaczy tak naprawdę, gdzie wylądowaliśmy. Jakieś tam drzewka są. Panie, prościej się jedzie z Kubą, niż z Maćką. To na pewno. No na pewno, no bo wiesz. Podano do stołu. Aleksa. Wow, smacznego. Grama to jest od faceta, który śledził naszą wyprawę Herbatka przez Ameryki i rozkręcał swoją firmę. Proszę bardzo, bo wyświetnie. Dziękuję. Powiedzieli, że mu nie wyjdzie ta firma. Proszę bardzo. Dziękuję. Ale dobra. Że mu nie wyjdzie ta firma. A zaraz pokażemy, jak żeśmy się urządzili. Wpisał firmę, ja to dowiedział, że po 3-4 latach prawie złamał na rano. Tutaj chłopaki ustawili się swoim samochodem. Zarąbiste auto. Mam nadzieję, że zaraz zajrzymy do środka i pooglądamy. No ale najpierw śniadanie. Śniadanie, ważna rzecz. Żeby to chodziło po prostu. Nie no, chodzi to chodzi. Ten silnik jest świetny. Słyszycie, jak ptaszek tutaj śpiewa? Piękne miejsce, żeśmy znaleźli. Normalnie nie mogliśmy uwierzyć, że po ciemku właśnie tutaj chłopaki, których żeśmy poznali, z którymi razem żeśmy tutaj przyjechali wczoraj w nocy, oni za nami jechali, no mówią, a skąd wiedzieliście, że tutaj jest to miejsce?
No a my nie wiedzieliśmy, tylko po prostu tak na czuja. Faktycznie jednak te 3 lata w trasie no, powoduje, że mamy już takie wyczucie, nie? Że może w tą drogę wjechać, że tam powinno być ten fajnie. Musieliśmy przyjechać przez taki mały strumyk, ale tutaj właśnie dalej żeśmy znaleźliśmy takie spokojne miejsce, super. Pijemy sobie herbatkę z imbirem, zjemy śniadanie i będziemy jechać do Tabriz, gdzie wymienimy pieniądze i kupimy kartę SIM. Wygodnie? Bardzo. Kto ty jesteś, Polak mały? Ja mam na imię Michał. Jestem trochę podróżnikiem i trochę mieszkam w Polsce. Teraz zajmuję też się fundacją, jak nie podróżuję. I też dużo ćwiczę. Mhm. Więc właściwie jakby opisać mnie to tymi słowami najlepiej. Mhm. I podróżujesz z... Cześć, jestem Kuba. Podróżuję z Michałem, podróżujemy razem. Pół roku pracuję, pół roku zamierzam podróżować. Mhm. A teraz ta wyprawa, właśnie to jest półroczna wyprawa, tak? Tak, półroczna wyprawa, właściwie trochę też projekt. Nazwaliśmy go Możesz. Wyprawa o tym, że bariery są w głowie. I po drodze chcemy się dużo rehabilitować. Poruszam się na wózku i też bardzo dużo rehabilituję się w Polsce. Pół roku w podróży bez ćwiczeń. Było jakimś takim mocnym zatrzymaniem, więc wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy w podróż, po drodze będą ćwiczenia i jeszcze opowiadanie jakichś fajnych historii z drogi, więc zaczynamy właściwie. Super. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Rozumiem, że te ćwiczenia, czy potrzebujesz do tego jakiś sprzęt, czy to są takie ćwiczenia, które możesz robić bez sprzętu? Bez sprzętu i ze sprzętem. Mamy fajny sprzęt przyczepiony do samochodu i tak naprawdę wszystko się zaczęło od pionizacji, czyli osoba, która siedzi na wózku albo leży, żeby się pionizować, trzeba jej związać nogi albo jakoś zabezpieczyć, żeby wstała. I tutaj przy tym samochodzie możemy to robić, żeby nie stracić tej umiejętności pionizacji podczas tych 6 miesięcy. No, a musisz ćwiczyć codziennie, czy jak powinienem, to? Ale na razie jeszcze początek podróży był tak intensywny, że nie było przestrzeni na to. Powiedziałem sobie, że od Iranu, a jesteśmy tu od wczoraj. I jak długo dziennie, na przykład ile minut, czy tam, nie wiem, godzin, jak długo zajmują te ćwiczenia w ciągu dnia? To też zależy. Jak w Polsce jeżdżę na rehabilitację, to mam 4 godziny dziennie. Wow. Jakby twoją misją jest pokazać ludziom, że się da, że to, że jesteś na wózku, to nie znaczy, że musisz być uziemiony w domu i nie można realizować swoich marzeń. Też. Na początku to była piękna ucieczka od niepełnosprawności podróży. I jak robiłem poprzednią, którą robiłem z Maćkiem, taki dosyć duży projekt tym samochodem, którym teraz jedziemy we dwójkę, tylko na 2 wózki przyjechaliśmy 2 Ameryki, od Buenos Aires do Ushuaia, z Ushuaia na Alaskę i z Alaski do Nowego Jorku. Jechaliśmy tylko we dwójkę na 2 wózki i jakoś to później nam też dało do zrozumienia, że komuś coś daje ta nasza podróż. No i stąd pomysł, żeby więcej opowiadać w tej podróży, a zarazem też opowiadać o tej takiej trudniejszej stronie, bo wcześniej nie mówiliśmy o ćwiczeniach, o trudzie. A teraz tak mam zamiar powiedzieć po prostu tak, jak jest. Jak najbardziej, jak najbardziej. A jak ty znalazłeś się tutaj w ekipie? Dwa lata temu był wyjazd, Michał organizował wyjazd w Himalaje. Planem tego wyjazdu było zrobienie Annapurna Circuit, trekkingu wokół Annapurny na specjalnie skonstruowanych łazikach elektrycznych. I bardzo chciałem uczestniczyć w tej wyprawie, natomiast już nie było wtedy, już skład był zamknięty, mówiąc w skrócie. Michał zaproponował mi tą wyprawę, że jest nowy projekt, nowy wyjazd. No i długo nie czekałem, żeby się zgodzić. Totalnie chciałem, także jesteśmy, jedziemy i... Ale ty też masz swoje doświadczenia podróżnicze, prawda? Bo to tak, nie jest jakaś twoja pierwsza wyprawa w życiu. Nie. Mam podróżnicze doświadczenia. Nie tak spektakularne jak Michała. No, nie byłem rok w podróży z starym Defenderem, ale gdzieś tam jeździłem po północnej Afryce, Spitsbergeny, gdzieś tam w Meksyku byłem. No i całą Europę oczywiście. Też mam jakiś samochód off-roadowy, kampera off-roadowego, także gdzieś tam sobie jeżdżę. A teraz dokąd jedziecie? Wyjazd jest z Polski do Australii, jakkolwiek to brzmi na kołach. W pewnym momencie w Timorze Wschodnim będziemy próbować wrzucić samochód na kontener, jeśli się uda, bo jest to stary samochód i nie wiadomo, czy Australia go wpuści. Właśnie. To mamy zamiar go wysłać do Australii, jeszcze Australię przejechać i powrót do Polski.
Te 6 miesięcy jest tylko dojazd do promu do Australii. Tak wstępnie obliczyliśmy, że tyle czasu nam zajmie dojazd do Timoru Wschodniego. Później powrót do Polski, trochę do pracy, trochę do rehabilitacji i kończenie wyprawy w Australii. A mogę zobaczyć samochód? Pewnie. Tak? Dobra, to idziemy oglądać. No troszkę bym chciała zajrzeć do środka, tak. Czyli tak, kto tutaj śpi? Tutaj Michał śpi, ja śpię u góry. Cała masa malutkich toreb, lodówka, skrzyneczka, w której mamy najpotrzebniejsze pierdoły. Tu jest pod spodem świetnie zrobiona zabudowa. Wszystko jest otwierane. Wszystkie klapy pod tymi matracami są otwierane. Tam bardzo dużo miejsca w grodziach. To jest super. Tutaj mamy kuchnię, która jest otwierana. Rozumiem. To jest ważne. Aha, fajnie. I jakąś kuchenkę macie, rozumiem, tak, stawiacie mamy, taką... mamy wielopaliwową kuchenkę, na której gotujemy garnki, talerze, całe jedzenie. Tu jest rowerek elektryczny Michała, który dostawia sobie do wózka i może się niezależnie poruszać do 40 paru na godzinę. To jest moja hulajnoga elektryczna. I tam jest winda, prawda? Tak, więc tak. On może też na górę. Tu jest cały system wind. Tych wind jest kilka, one spełniają różne funkcje. Wszystkie one spełniają funkcje podnoszenia Michała do samochodu, przesiadania się z wózka do samochodu. Ta winda jest w stanie umożliwić mu wsiadanie na ten poziom, jak i na taras. Tam jest też miejsce do siedzenia, jak się zdejmie hulajnogę. Winda boczna. Tą windą może przesiąść się z wózka na fotel pasażera, z którego może się przesunąć na fotel kierowcy, żeby prowadzić. Czyli prowadzicie na zmianę, możemy tak? Możemy prowadzić na zmianę, tak. Tu jest to urządzenie, o którym mówiliśmy, do rehabilitacji, do pionowania, tonizowania. To jest pragma. Hydraulicznie ono jest podnoszone do poziomu. Tutaj jest domontowywany system bloczków, zawiesi, obszar, na którym Michał wisi i jest w stanie się pionizować. A ty śpisz tam na górze, w namiocie? Na górze, ja śpię na górze, w namiocie dachowym, bardzo komfortowo. Pięknie, żeście się urządzili. Super, dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj pozwolę sobie do środka. A wyciągarka odkłada, tak? Jest na górze. Tutaj są, w ogóle są trzy wyciągarki, bo jeszcze pierwszą można podnieść maskę. Bela, to nie jest twoje miejsce. No i co, jesteśmy wysoko? Ja myślę, że masz pasażerkę. Pasażerka na gapę. Chodź, Bela. Nie przeszkadzaj. Ja ją zabiorę. Dajesz radę sam? Tak, tak. No bo w sumie jak jechaliśmy z Maćkiem, to musieliśmy dawać jeszcze. Trzeba było wciągnąć wózki, jak jechaliśmy sam. Więc to było wejście do samochodu 20-20 parę minut. Aha. Bo jeszcze masz dwóch kolesi na wózku i dwa wózki. Teraz jest super. Bo jak jest Kuba, to Kuba wrzuca wózek. Aha. A jak nie, to jest taki element dodatkowy, który mógł wciągnąć ten wózek do środka. I to koła ściągnąć i przerzucić przez plecy. Ale wszystko jest tak zrobione, żebyś dawał sobie radę sam. Jak jestem kierowcą, to tak siadam od tej strony. Idę na pasażera, z pasażera na środek, ze środka na kierowcę i mogę wtedy prowadzić. Super. A ja pozwolę sobie jeszcze zrobić zbliżenie twojej kurtki. Kurtki? Tak. Dlaczego? Bo witamy w klubie
kurtek poklejonych taśmą. Tak, no bo to jest... No właśnie. Ten puch wtedy nie ucieka. Dokładnie. Tak wygląda podróżnik w drodze, prawda? Kurtka poklejona taśmą, bo sobie trzeba radzić po prostu w każdej sytuacji. Gdzieś jest szef, to później się szyje, w sensie krawiec albo ktokolwiek to. Aha. Bo tu było już mocno. Super. Na wszystkich wyprawach była ta kurtka. Wow. No właśnie. Ja tak mówię o kurtce, potem ci powiem dlaczego. Nasi widzowie to wiedzą. No, bo jest długa historia związana z kurtką niedźwiedzia. No, trzymaj się. Szerokiej drogi. Widzimy się na miejscu, nie? Tak. Ale macie kurwa ten, no. Ale kromnie. Przetwornice, no. Tam wypadł jeden kabelek. Tak, on jest specjalnie. Aha. Zupa z trupa. Ten, to ci pisz, co pewnie dam, może tam coś, tamten... Dobra, uważaj, o co pytasz, bo ja jestem bardzo kontrowersyjny. To ja mówię, to jest... Gdybyś się tak nie siedział na dole, to jest...